Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem artysta-pisarz, a to jest Przekrój Poprzeczny przez serię Batman Arkham. I widzimy się dziś w grze Batman Arkham City, która została stworzona przez studio Rocksteady jako ostatnia gra w tej serii, a wydana przez Warner Bros. Interactive Entertainment w 2011 roku. Swoją premierę miała na świecie 22 listopada, a więc w momencie, gdy to mówię, to jest rok 11 miesięcy bez jednego dnia temu, w Polsce zaś 25 listopada 2011 roku oczywiście, na konsole oczywiście PC, Xbox 360, PlayStation 3 i Wii U. Ma ranking PEGI 16, ponieważ jest z niej przemoc. No i tak, wersja na PC uzyskała 91 punktów Metascore, wersja na Xboxa 360 94, a na PlayStation 3 96. Przejdźmy może dalej. Dobrze. Jak widzicie, to jest menu główne, które omówię później, a tutaj jest coś takiego, co się nazywa New Game Plus. To też omówię później, ale w to właśnie wejdziemy, ponieważ tryb podstawowy fabularny mam już przeszednięty. Dobrze, a więc podstawowa polityka, jaką Rocksteady przyjęło, tworząc tę grę, to jest słynny cytat z Lorda Havelocka Vetinariego: Si non confectus, non reficia. A więc, jeżeli nie jest zepsute, nie naprawiaj. I zamiast rewolucjonizować rozgrywkę, po prostu postanowiono znacznie ulepszyć to, co widzieliśmy w Arkham Asylum, które zostało wydane 2 lata przed Arkham City. No i więc co ulepszono? Przede wszystkim wprowadzono większą liczbę gadżetów, dużo. No ale najważniejszą rewolucją był tak naprawdę dużo, dużo większy otwarty świat, który zresztą został bardzo fajnie uzasadniony fabularnie. Otóż akcja gry toczy się 18 miesięcy po tym, co było w poprzedniej jej części. A więc no, półtora roku. O kurczę. Quincy Sharp, którego poznaliśmy w Arkham Asylum, który był tam szefem zakładu, został burmistrzem miasta dzięki wsparciu takich tajemniczych postaci. Nie wiadomo w zasadzie, o kogo to chodziło. No i udało mu się przekonać Radę Miasta, że jedynym sposobem, aby wyeliminować nadal wysoką przestępczość w mieście, to jest zamknąć wszystkich przestępców, jakich się złapie, w jednym wielkim superwięzieniu. Wykupić tereny na północ od na północy miasta wykupić ogromne tereny i tam wrzucić wszystkich przestępców. To się oczywiście bardzo dużej ilości osób nie podobało, ale niestety pomysł przeszedł. Tak naprawdę Quincy Sharp był tylko marionetką niejakiego Hugo Strange'a, który już wcześniej pojawiał się w komiksach z Batmanem. A nawet zostawiam wstawkę fabularną, ale tak będę gadał. No a w to wszystko jest zamieszany jeszcze Joker, który, o ile dobrze pamiętacie, jeżeli graliście w Arkham Asylum, no to on przedawkował tytan, nie? No co jest tytan, to możecie się sami dowiedzieć. Więc przedawkował tytan, no i zapadł na ciężką chorobę, to znaczy on twierdzi, że zapadł na ciężką chorobę, nikt tak naprawdę go nie widział od tego czasu, nikt nie wie, czy on jest chory, czy nie jest chory, on również jest uwięziony w Arkham City. I też ma jakiś swój chory plan. Oczywiście Batman starał się walczyć z pomysłem Arkham City, ale nie dał mu rady, więc postanowił wprowadzić w to Bruce'a Wayne'a, który jako miliarder i bardzo szanowany człowiek miał ogromne wpływy. No i Bruce Wayne został aresztowany i zamknięty w Arkham City. Szybko oczywiście przebrał się za Batmana. No i właśnie dochodzimy tu do momentu, w którym jest kobieta kot i dwie twarze sądzę. Tak, dwie twarze. W grze pojawia się również dużo więcej superłotów niż w poprzedniej części. W poprzedniej części było ich chyba 7, jeżeli chodzi o takie modele postaci i tak dalej. A nie, nie wspomnienia biograficzne. No a tutaj jest tego dużo więcej. Jest chociażby Bane, Deadshot. Tutaj możecie zauważyć po prawo cios nokautujący. To jest opcja, którą również dodano, że można szybko znokautować przeciwnika, którego się chce powalić. No, mechanika gry została ulepszona w wielu aspektach. Chociażby dodano...
większą liczbę przeciwników. Na przykład jest taki rodzaj przeciwników, który ma tarczę, nie? I wtedy, jeżeli ma się go zaatakować, no to trzeba zrobić... Zaraz wam pokażę co takiego. Najpierw trzeba coś takiego, a później jeszcze atak z góry. To jest kolejny nowy atak, który dodano. Jeżeli chodzi o samą eksploatację świata, to dodano coś takiego, co się nazywa... To jest jeden z moich ulubionych ulepszeń tak naprawdę. Wzmacniacz wyrzutni haków. To znaczy, że jak mamy jakąś... Mamy wyrzutnie haków, nie chcemy się do czegoś pociągnąć, możemy kliknąć dwa razy spację i wtedy tak jakby Batmana wyrzuca. Overlord. Kurczę, ja znam dialogi w tej grze niemalże na pamięć, słuchajcie, ponieważ grałem w nią dużo razy, ale o tym jeszcze opowiem. Co jeszcze dodano? Dodano to, co zaraz wam pokażę, a więc tryb detektywistyczny. Znaczy, w poprzedniej części również było coś takiego, ale teraz możemy jeszcze skanować dowody. I dzięki temu, prawda, jak prawdziwy detektyw dochodzi do jakichś wniosków. Na przykład tutaj kula uderzyła, albo ja pominąłem wam filmik. No nieważne, w każdym razie Joker chciał zastrzelić kobietę kota. Kula uderzyła w podłogę tutaj. A do pokoju wleciała tędy. A. Ojeju. The trajectory the bullet traveled will lead me to the shooter. Oczywiście kolejną nowością w serii były misje poboczne, to znaczy w grze jest niewiele wprawdzie, ale trochę jest, ponieważ jest 12 misji pobocznych, które pozwalają nam zapoznać się z innymi przeciwnikami. Na przykład jest taka misja, w której w czterech momentach Gotham w pewnym momencie historii pojawia się tajemnicza postać. I my musimy, po prostu jak ją widzimy na jakimś dachu, to musimy się z nią spotkać. Później to się układa w logiczną całość. Albo też jest... Są morderstwa telefoniczne Wiktora Zaza. A tutaj, proszę ja was, jest jeszcze, jeżeli ktoś kogoś kojarzy... Człowiek, kalendarz. No dobrze. O czym wam jeszcze nie mówiłem? Hop. Zaraz wam pokażę wzmocnienie wyrzutni haków. Dwa razy spacja i patrzcie, jak wylatuje. To jest przezarumiste. Pierwsze wzmianki w grze tak naprawdę mogliśmy już odnaleźć w poprzedniej części, a więc w Arkham Asylum, o czym wam zresztą wspominałem, że w gabinecie Quincy'ego Sharpa można rozwalić, korzystając z wybuchowego żelu potrójnej dawki, można rozwalić ścianę i wtedy tam znajduje się tajny gabinet, w którym były dwa pierwsze artworki z gry. I mapa miasta, tam napisane właśnie było Arkham City. Tak więc jak widzicie, trajektoria tutaj prowadzi nas do kościoła. Hop. System walki jest jeszcze bardziej płynny, moi drodzy. Jest po prostu tak niesamowity. Ja nawet pierwszy raz, ja wam powiem, że grałem nie w... Arkham City, pierwszy raz nie grałem w Arkham Asylum, tylko za pierwszym razem grałem właśnie w Arkham City. Powiem wam, że później trudno mi się było przestawić na Arkham Asylum, ponieważ wydawał mi się powolny. Jak w swoich czasach był bardzo chwalony, tak mi się wydawał jeszcze zbyt powolny i zbyt mało precyzyjny, ponieważ miałem tutaj... Miałem właśnie Arkham City najpierw. Jak widzicie, poza tym, że w poprzedniej części rozmawialiśmy z wyrocznią Oracle, tak tutaj możemy również komunikować się z Alfredem. A teraz pokażę wam coś śmiesznego, ponieważ zbliża się scenka fabularna, to postanowiłem to już wprowadzić. Słuchajcie, do gry dodano bardzo śmieszny easter egg, który nazywa się Big Head Mode, jeżeli ktoś na angielski, to już mniej więcej wie, o co chodzi. Słuchajcie, ponieważ gra była trochę zbyt poważna, tak, to twórcy postanowili, że wprowadzą coś niepoważnego. Ten kod jest możliwy do wprowadzenia po tym, jak już się przejdzie na podstawowej wersji główną linię fabularną. No ja już ją przeszedłem, jesteśmy właśnie w trybie New Game Plus, no i dzięki temu możemy to wprowadzić. Trzeba, używając tego właśnie urządzonka, który się nazywa deszyfrator kodów, wpisać taką kombinację na klawiaturze. Góra, 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 dół, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, góra, góra, dół. Tadam! Big Head Mode!
Wszystkie postaci w grze mają głowę, kurna, większą niż wszystko inne. Jako, że mamy scenkę fabularną, to przejdziemy dalej. To jest jeden z dwóch kodów, które ja w tej grze kojarzę. Drugi jest już mniej efektywny, nazywa się Select Skin Chat, umożliwiający zmianę skórki postaci jeszcze w trybie fabularnym, ponieważ normalnie można zmieniać skórkę postaci dopiero po przejściu trybu fabularnego gry. Jeżeli kogoś to interesuje, to kod do Select Skin Chata jest... No patrzcie na to. Hop! Jest następujący. Lewo, lewo, dół, dół, lewo, lewo, prawo, góra, góra, dół. No patrzcie, czy to nie wygląda przekomicznie? Albo spójrzcie na nią. Wreszcie Harley Quinn ma głowę większą od cycków. Przepraszam za wyrażenie. Piękny kod, prawda? Oczywiście można go usunąć, wpisując go ponownie na dyskretorze kodów. Dobrze, zaraz wam jeszcze mówię jedną rzecz, ale ona tutaj będzie sobie gadać. Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently, one by one. Dobrze, to zróbmy tak, tak i oczywiście Nakzyms. A teraz pozwolicie, że... nie to. Tab. Omówię wam tab. To jest ogólna mapa Arkham City. Jak widzicie, jest ono dużo większe od tego, co było w części poprzedniej. To jest Arkham City. Natomiast tutaj mamy coś takiego, co się nazywa dane z bat komputera. Tutaj oczywiście są życiorysy postaci. Na przykład, nie wiem, Batmana. Tutaj im się głowa nie powiększa. Ale dodano też coś takiego jak historię Arkham. No i tutaj można sobie poczytać różne ciekawostki, na przykład o ucieczce Czarnej Maski. Roman Sionisvel, Czarna Maska, był pierwszym jedynym więźniem, który uciekł z Arkham City. A tutaj mamy panel ulepszenia postaci. To już było w poprzedniej części, ale tutaj dodano znacznie więcej nowych opcji. No właśnie, musiano to podzielić nawet na kategorie, jak tutaj strój Batmana, kategoria gadżetów, walka. Jak widzicie, już mam wszystko niemal na maksa. Nie mam jeszcze super kombinacyjnych gadżetów. Łowca i kobieta kot. O, tu są jeszcze dwie rzeczy do odblokowania. Ja tu nie wiedziałem nawet. Ciekawe. Dobrze, no i to jest to, a jeszcze wam omówię znajdźki, ponieważ w grze wprowadzono jeszcze więcej znajdziek. Jest teraz, są normalne znajdźki Człowieka Zagadki, które można znaleźć. Oczywiście jest bardzo wiele pomysłowych sposobów ich ukrycia i dzięki temu, że jest właśnie wiele nowych gadżetów, jak chociażby bomba zamrażająca. Są normalne zagadki typu wyborcza oferta specjalna, dwa głosy w cenie jednego, oczywiście chodzi o dwie twarze. Są kamery do zniszczenia i są kody główne Tigera do odblokowania, ponieważ Tiger to jest właśnie ta organizacja, która zajmuje się ochroną Gotham. No i tak jest w kilku różnych lokacjach, tak jak to było zresztą w poprzedniej części. A jeszcze dodano coś takiego jak wyzwania fizyczne, to znaczy na przykład szybuj lotem pikującym przez 50 metrów, albo wystrzel linę 5 razy bez dotykania ziemi. Albo szybuj przez 30 metrów poniżej 5 metrów nad ziemią. O, to jest najtrudniejsze. Ja pamiętam, że za pierwszym razem jak grałem w tę grę, to miałem straszne problemy z wykonaniem tego. Oczywiście nadal są podstawowe dwa tryby gry, więc walka, którą już widzieliśmy i... no i takie odbijanie, oczyszczanie pomieszczenia. Przy czym również dodano coś takiego tutaj, jak zaraz się przekonacie, nokaut podwójny, to znaczy jeżeli stoi obok siebie dwóch przeciwników, to można ich od razu znokautować. O czym wam jeszcze nie opowiedziałem? Nie opowiedziałem wam o właśnie tym, czym właściwie jest New Game Plus. Jeżeli nie wiecie, to jest to taki ostatnio modny trend w grach, to znaczy, że po przejściu gry można sobie ją przechodzić jeszcze raz z wszystkim, co się do tej pory miało odblokowane. Aktywuj mi tego ziutka. A dobra, sam go załatwię. Można wszystkim, co się miało odblokowane, ale też jest trudniej, nie? No i to jest, prawda, wiadomo, dodatkowe procenty do przejścia gry, jeżeli ktoś lubi maksować. No i dodano jeszcze coś takiego, chyba tego nie było w poprzedniej części,
A, dobra, nie ma takich rzeczy, dobra. Jak knockout z zagzymsu, to znaczy jest, znaczy nie z zagzymsu, tylko z, za panelu. Jest tutaj panel, ja mogę przebić panel i gościa znokautować. Oczywiście wciąż jesteśmy w tym trybie Big Head Mode, ponieważ do tej pory nie mogę go wyłączyć. Już go wyłączam, żeby on nie przeszkadzał. No to jest zabawne, nie, ale też wszystko ma swoje granice. No spójrzcie, przecież tak głowa normalnie wchodzi w niego, dobra. Powtarzam jeszcze raz kod. Góra, 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 dół, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, góra, góra, dół. Tadam! No więc New Game Plus tutaj również jest wprowadzony w Batmanie, my właśnie jesteśmy w tym trybie teraz. Co jeszcze? Gra otrzymała tytuł gry roku 2011, a także, słuchajcie, a co za tym idzie, oczywiście edycję gry roku, a więc słynne GOTY, czyli Game of the Year Edition. No i co takiego nowego dodano w tym Game of the Year Edition? Zapomniałem nadmienić, że po raz pierwszy w serii gra wprowadza to, że jest dwóch grywalnych bohaterów, ponieważ poza Batmanem są jeszcze takie elementy, w których można grać kobietą kotem. No więc dodano dodatkowe mapy oczywiście do trybu wyzwań, który wam jeszcze zaprezentuję. Ale też dodano dodatkowe skórki do Batmana, dodano też skórki dla kobiety kota, dodano dwie nowe grywalne postacie w trybie wyzwania, więc Robina, który ma 3 skórki i Nightwinga, który ma 2 skórki. I some monster and that's right, you let me to die, mówię wam, ja znam te dialogi na pamięć. No i w każdym razie dodano również DLC małe, które nazywa się Harley's Quinn Revenge, a więc Zemsta Harley Quinn, który kontynuuje trochę fabułę gry. Głównie gra się w nim Robinem, ale on nie jest zbyt udany, szczerze, bo ja przecież go przeszedłem, to jest takie tam, żeby coś było, nie? Oczywiście, że Joker. Najlepsza odpowiedź. Dobrze, przejdźmy może teraz do głównego menu, w którym omówię wam co można odblokować ze znajdźki, ponieważ wiadomo, że są znajdźki. Za znajdźki można odblokować coś takiego jak grafiki koncepcyjne gry. No to też było w poprzedniej części, ale chyba było. Ale jest tego więcej, oczywiście wszystkiego jest więcej. Trofea postaci, które również były w poprzedniej części. I tego też jest znacznie więcej. Jest w podstawowej wersji gry jest chyba 50, a dodatek wprowadza 60. Znaczy Game of the Year Edition. Na przykład jest Pan Freeze chociażby. Z którym oczywiście można się zmierzyć. Walka z Panem Freezem jest chyba najtrudniejszym pojedynkiem w tej grze. Tak naprawdę nawet główny boss nie jest tak trudny jak Mr. Freeze. Znaczy jak już się zna na niego patenty, to wcale nie jest takie trudne, ale na początku ja pamiętam, że miałem z nim straszne trudności. No więc jak widzicie, tam był Bane jeszcze. To są główne rzeczy, które można odblokować. Oczywiście są również historie Arkham i tak dalej. Wprowadzono bardzo jasny opis procentowy tego wszystkiego. Tutaj właśnie jest te 12 misji, które wam pokazywałem, a więc Obserwator w skrzydłach, Kruchy Sojusz, Strzał w ciemnościach, Kradzież tożsamości, Herbatka, Serce Rodu, Szarada, Enigmy, Telefoniczne Morderca, Akty Przemocy, Treningi Rzeczywistości Rozszerzonej, Ustronna Kryjówka, Ciepły i Zimny. A tutaj jest tryb wyzwań. Jeżeli ktoś nie pamięta, to tryb wyzwań jest to takie tam, żeby jak człowiek chce sobie wejść po prostu na 5 minut do gry, ale nie ma ochoty grać, to znaczy nie ma ochoty wchodzić w tryb fabularny i jakoś to rozwijać, to można sobie wybrać jedną z postaci, na przykład kobietę kota, wybrać jakąś misję typu pojedynkowania się, albo na przykład typu pojedynkowania się, albo na przykład, nie wiem, typu łowcy, nie? Tutaj oczywiście jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem misji wprowadzonych przez Game of the Year Edition. Dobrze, to może powalczmy tutaj. Jeżeli oglądaliście uważnie, to mogliście zwrócić uwagę na to, że jak grałem teraz w ten tryb fabularny, to nie wyświetlały się takie niebieskie kontry, które były bardzo charakterystyczne dla części pierwszej. One są w tej grze, natomiast one nie pokazują się po prostu w trybie New Game Plus, który wam zaprezentowałem. Dwa, trzy. Hop. A właśnie, wprowadzono również taki unik z nożem, ponieważ w poprzedniej części, jeżeli atakował nas jakiś gościu z nożem,
No to musieliśmy... musieliśmy go po prostu przeskoczyć. A teraz można tak właśnie fajnie unikać. Jest nawet kontra z nożem, której specjalnie nigdy nie rozumiałem. Co jeszcze? Co jeszcze? Obsada gry jest mniej więcej taka sama jak w poprzedniej części. Oczywiście wprowadzono kilka nowych głosów, na przykład kobiety kota. Kobiety kota robi jakaś kobieta, która no między innymi znana jest z angielskiej wersji atomówek, więc no ktoś już znający się na takich komiksowych produkcjach. Hop. Hop, hop. Co ciekawe, do gry, o ile pamiętam, miał być taki fajny prequel w postaci komiksu sześciozeszytowego. To było zapowiadane, ja nie wiem, czy to udało się zrealizować. To miało być sygnowane logiem DC, a więc no wiadomo, największe wydawnictwo komiksowe w Ameryce tak naprawdę. No, obok Marvela, ale... No nie oszukujmy się, DC jest lepsze. Co by dużo nie mówić o Marvelu. No, ale jeżeli chodzi o tłumaczenie polskie, to... Jest całkiem niezłe, natomiast oczywiście są takie podstawowe problemy, które zawsze nas spotykają, typu, że nie wiadomo, czy jest rodzaj męski czy żeński i dlatego wstawiają męski, a chodzi o żeński. No więc są takie problemy, ale to wiadomo, że no, twórcy gry nie chcą, żeby tłumacze przechodzili grę zanim ona powstanie, więc dają im po prostu suche teksty do przetłumaczenia, no i oni nie znają kontekstu, nie mogą wyłapać to, jak powinni to przetłumaczyć. Do tego się nie da uniknąć w żaden sposób, nie? Ponieważ są takie właśnie... zaleciałości językowe między angielskim a polskim, że czasem nie wiadomo, jak to przetłumaczyć. Bezpiecznie jest przetłumaczyć na rodzaj męski. Hop. Hop. Jeżeli chodzi o moją historię z tą grą, to ja jakoś specjalnie nie interesowałem się tą premierą. Pominąłem ją, jakoś mnie to specjalnie interesowało, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale... to już był koniec? Nie, to nie był koniec. Ale po prostu kiedyś mi się nudziło, wszedłem sobie na mojego Steama, no i patrzę, w demach było demo tej gry, które obejmowało właśnie ten fragment fabuły, który dzisiaj z wami przeszedłem, więc... No widzieliście to, co ja wtedy widziałem. I ja wam powiem, że byłem zachwycony, mi się to bardzo podobało. Nie miałem jeszcze wtedy pieniędzy na grę, więc no nie kupiłem jej, ale obejrzałem serię Let's Play z obu części gry na kanale sławnego Civilization Tastes So Good, a więc CTSG. No i też wtedy byłem zachwycony. Kilka... No, dwa miesiące później uzbierałem kasę i kupiłem sobie Game of the Year Edition tej gry. No i jaki był problem? Słuchajcie, ja miałem jakiś problem z... w ogóle nie ogarniałem tego, bo to jest system dystrybucji Game for Windows Live na PC. Ja w ogóle tego nie ogarniałem, miałem jakiś problem, że nie mogłem się zalogować na żadne konto i jak się... jak wyłączałem grę, to mi się cofały postępy fabularne, więc byłem strasznie wkurzony. No i dopiero po wielu kombinacjach odkryłem, że można tutaj wprowadzić konto offline, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale też bardzo się cieszyłem, że mogłem sobie wreszcie normalnie grę przejść. Dlatego też pamiętam dialogi w początkowych fazach gry na pamięć, ponieważ często je przechodziłem. Później jest już trochę gorzej, ale i tak są tak bardzo charakterystycznie mówione, że to łatwo jest zapamiętać. Ojeju. Zwłaszcza Joker i Hugo Strange, oni mają taki fajny charakterystyczny akcent. No dobrze, i to jest wszystko, co wam chciałem dziś pokazać. Jeszcze nadmienię oczywiście, że po Arkham City można się poruszać. Chyba wyłączyłem grę. Nie, dobrze, już się bałem, że mam grę wyłączyłem, że po Arkham City można się poruszać po ukończeniu linii fabularnej, ale to wszyscy wiedzą. Dobrze, dziękuję wam, że ze mną byliście. To był przekrój poprzeczny przez serię Batman Arkham, part drugi. No i słuchajcie, nie ukrywam, że widzimy się w ten piątek. To jest światowa premiera gry Batman Arkham Origins. Ja już mam dawno zamówionego preordera, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, piątek będzie zarąbisty. Ja w piątek nie idę do szkoły, tylko siedzę dla was i nagrywam, więc czekajcie. Może będzie w piątek, może będzie w sobotę. Ja mam nadzieję, że uda mi się przesłać w piątek, ale ostatnio mam problemy z internetem, jak pewnie sami wiecie. Cóż, a do tego czasu pokój nad Izraelem!